tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Czy jesteśmy gotowi? Szczęść Boże. Kłaniamy się Państwu. Silna reprezentacja Konfederacji na comiesięcznej sesji Sejmiku Wojewódzkiego Podkarpackiego. Wystąpię tu dzisiaj nietypowo w roli konferansjera, to znaczy za chwilę wywołam do głosu panów radnych i koleżanki, które są liderami różnych tematów, z którymi tutaj przychodzimy. My przychodzimy i Sejmik wychodzi z tematami. Punkt pierwszy, pokaz hipokryzji radni Sejmiku Wojewódzkiego, większość pisowska, która jeszcze jesienią ubiegłego roku hołdowała poprawności politycznej i odszczekiwała sromotnie swoją niegdysiejszą piękną uchwałę sprzeciwiającą się promocji dewiacji w przestrzeni publicznej. Radni, którzy przyjęli niesławną uchwałę Prut Podkarpacie regionem utrwalonej tolerancji, co jest oczywiście mową trawą, dziś podpierają się Janem Pawłem II. Chcą, żeby Jan Paweł II wygrał dla nich najbliższe i może jeszcze następne wybory. Jedynym radnym Sejmiku Podkarpackiego, który wstrzymał się w głosowaniu nad tą uchwałą, jest pan radny Andrzej Ślęzak i poproszę go o wyjaśnienie tej sytuacji. Bardzo proszę. Proszę Państwa, ja bym rzeczywiście wstrzymałem się jako jedyny radny. Trzeba zwrócić uwagę, że koleżanki i koledzy z Koalicji Obywatelskiej jakby schowali głowę w piasek w tej sytuacji, bo nie głosowali, no, a powinni się w takiej sprawie pokazać, co myślą i że stać ich na własny sąd. Ja się wstrzymałem, żeby nie brać udziału właśnie w takim akcie hipokryzji, bo ta sprawa jest wykorzystywana po prostu politycznie i ta taka bardzo ostra reakcja przeciwko panu posłowi, no jest tego dowodem, że pan poseł bardzo trafnie, bardzo celnie ugodził radnych PiS-u, większość pisowską w tej sprawie, że no jest to kwestia taka, że no potrzebujemy autorytetu Jana Pawła II do tego, żeby się politycznie promować, no to będziemy forsować takie uchwały. No a jak to nam będzie przeszkadzało w czymś, no to będzie prut, prawda? Ja myślę, to jest żenujące. Dla mnie to jest takie przykre, bo jest co sesję odmawiana ta modlitwa, za którą nie wiem, co stoi, bo dzieje się tak, ułożona przez księdza Piotra Skargę, za którą nie wiem, co się kryje, bo w tym sejmiku dzieje się, co się dzieje i o tym będziemy jeszcze dzisiaj, koleżanki i koledzy będą mówić. I to jest takie no po prostu żenujące, bo no wiecie Państwo, to jest nawet taka mała zagadka logiczna, nie? Nie chcę, proszę tego nie odnosić bezpośrednio do klubu radnych PiS-u, ale co byście Państwo powiedzieli o kimś, kto jest złodziejem i on publicznie potępia kradzież, ale kraść nie przestanie? To co można o kimś takim powiedzieć, prawda? I dzisiaj ja się znalazłem w takiej sytuacji. No więc wolałem się wstrzymać niestety od głosu. Bardzo dziękuję. Temat, który, jak przypuszczam, może zdominować ostatecznie tę sesję Sejmiku Wojewódzkiego, to temat lecznictwa, szpitalnictwa na Podkarpaciu. Zdaje mi się, że mamy w tej chwili stan na tyle zapalny w tej dziedzinie. Historia choroby jest tak długa, jak historia tej kadencji samorządowej, że możemy mówić o systemowej patologii. I dzisiaj nasze koleżanki, koledzy wspomną tutaj o przypadkach i z Rzeszowa, i z Przemyśla,
i Starnobrzega. Bardzo poproszę pana radnego Jacka Kotulę, który nie będąc członkiem Konfederacji, staje nie pierwszy raz ramię w ramię i my z nim w różnych sprawach dla Polski i dla Podkarpacia. Bardzo proszę, ponieważ Jacek Kotula przez lata alarmował właśnie w sprawie sytuacji w szpitalu numer 1 w Rzeszowie i w sprawie innych aferalnych sytuacji w lecznictwie. Witam państwa. Ja czuję się ciągle wybranym z list PiS-u. Mija teraz druga rocznica, gdzie odwołałem się od bezprawnego wyroku Ortyla, który mnie wyrzucił z PiS-u. Dlatego mówię tutaj jako przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, że wstyd mi, że Władysław Zenon Ortyl, człowiek, jakiś nauczyciel z Mielca, zarządza od półtora roku podkarpacką służbą zdrowia i ta podkarpacka służba zdrowia idzie na dno. Musielibyśmy chyba tutaj ze 3 godziny mieć konferencję prasową, żeby państwu opowiadać, jak te państwowe szpitale duże, wojewódzkie są po prostu degradowane. Mam taką nadzieję, że to się odmieni niedługo, dlatego że no, ci ludzie już stanęli na krawędzi, już chcą na przykład w szpitalu w Tarnobrzegu zdegradować ten szpital do roli powiatowego szpitala, a to się wiąże z tym, że będzie mniej pieniędzy z Funduszu Zdrowia. Z tym szpitalem w Tarnobrzegu wyszła taka ciekawa sytuacja, że na Komisji Zdrowia 2 miesiące temu przeczytałem SMS-a od pielęgniarek z Tarnobrzega, gdzie zapytałem się w ich imieniu, dlaczego mama dyrektora szpitala prawie 3 lata przebywa na oddziale, dlaczego dyrektor sobie przyjął w międzyczasie z 8 sekretarek, dla niepoznaki nazwanych sekretarkami medycznymi. No i po 2 tygodniach no, przeczytałem w tygodniku Corso, że ten dyrektor podał się do dymisji, a pani dyrektor Wydziału Zdrowia powiedziała, że oni nic nie wiedzieli na ten temat. Także dzisiaj będziemy akurat głosować komisję, która ma wybrać nowego dyrektora. A tak miało być wspaniale. Tam ostatnio była na sesji Rady Miasta Tarnobrzega pani dyrektor służby zdrowia i ona mówiła, że jest wszystko dobrze, ile tam pieniędzy przekazano i tak dalej. No albo nie wiedzą, co się dzieje tak naprawdę, albo to ukrywają, ale jest, co jest jednoznaczne, że nie panuje na służbą zdrowia człowiek, który ma odpowiadać za służbę zdrowia, czyli Władysław Zenon Ortyl, który ostatnio, tak tylko przypomnę, balował z tydzień czasu na antypodach, na jakimś tam airshow u boku niejakiego Konrada Fiołka, pseudonim Jebać Kaczystan. Przypomnę, że to mem z tego, z SMS-a na Facebooku pana prezydenta Fiołka. Także pan szef PiS-u w Mielcu i niedawno temu na całym Podkarpacie. Jedna w rękę z takim człowiekiem, szefem tak jakby opozycji. Także no widać po prostu, że no PiS, PO, no to już nie będę dopowiadał. Generalnie nieciekawe się dzieje w szpitalach, ponieważ nie panują nad tym wszystkim. No, zarządzane są te szpitale przez osoby w większości niekompetentne, nie debatujące z pracownikami, na przykład szpital na ulicy Lwowskiej w Rzeszowie, gdzie no, poza głowami pracowników prawie 2000 podjęto decyzję, że będzie parking płatny, mają po prostu sobie wykupywać pracownicy 30-złotowy abonament. Nic się nie poprawiło, a miało być tak lepiej, że będą nowe miejsca parkingowe, że tamci źli ludzie, którzy parkowali z miasta, mieli teraz zwolnić te parkingi. No nic się nie stało, byście teraz pojechali, dalej nie ma gdzie mieszkać, a prywatna firma z Warszawy sobie zarabia pieniądze na parkowaniu. No nie wspomnę też ostatni jakiś bunt taki pracowników, czy też pacjentów zakładu rehabilitacji ze szpitala Ojca Pio w Przemyślu, gdzie się zwrócili do mnie, że no przenoszą ich gdzieś tam na miasto, nie ma parkingu, zły dojazd, będzie mniej tych do rehabilitacji, nie? No i po prostu ratujcie nas, co mamy zrobić? No i tak po prostu trzeba na każdym ręku, nie wiem, alarmować, pytać się, denerwować się, żeby po prostu tych zwykłych, biednych pacjentów nie bito po głowie. No nie tak miało być, prawda? No Prawi i Sprawiedliwi obiecywali, że będzie inaczej, a widzimy, że jest coraz gorzej. Raczej jeszcze będzie gorzej, bo dzisiaj na Komisji Zdrowia się dowiedzieliśmy, że w Krośnie znowu
będzie likwidowany tak jakby szpitalny oddział nefrologii. Będzie przenoszony na internę i tam będzie połączony. A dlaczego? Dlatego, że firma, która Fresenius, która ma dializy i tak dalej, no ponosi straty na tym oddziale, więc lepiej straty przenieść na szpital wojewódzki, my będziemy do tego dopłacać, a oni będą tylko zyski czerpać z samych dializ. No i oni na to wszystko się godzą, na to wszystko idą. No nie wiem, do czego to zdąża, do chyba jakiejś całkowitej prywatyzacji. Także to ja tylko tak sygnalizuję to, że no, poniosła Prawo i Sprawiedliwość totalną klapę na froncie, jeśli chodzi o ochronę zdrowia. Już nie mówię o kolejkach, które tygodniami, miesiącami się czeka i źle są obsługiwani mieszkańcy. No i lepiej nie będzie, dlatego po prostu musimy coś z tym zrobić i zmienić władzę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Sytuacja w szpitalnictwie, lecznictwie na Podkarpaciu przybrała charakter aferalny w wielu miejscach. Pani Małgorzata Zych, przybywająca z Tarnobrzega, wnosi dziś właśnie na tę sesję sejmiku sprawy specyficznie tamtego szpitala. Sytuacja, powiedział pan radny, nie zmieni się, lepiej nie będzie. Ja dodam, będzie, jeśli zabierzemy się za to już jako szeroka formacja konfederacka w przyszłym sejmiku województwa podkarpackiego po następnych wyborach samorządowych. Wówczas i komisja rewizyjna sejmiku i być może specjalna komisja do zbadania sytuacji w lecznictwie tutaj będzie bardzo przydatna. Ale jest z nami jeszcze pan poseł jednej z poprzednich kadencji, Leszek Samborski, Karolina Pikuła z Konfederacji Korony Polski i chciałbym, żeby zasygnalizowali tutaj temat, od którego zaczęliśmy dzisiejszy dzień, pani Karolino, w Sędziszowie, gdzie interweniowaliśmy w związku z pewnymi niepokojącymi sytuacjami. Tak jak poseł Grzegorz Braun wspomniał, my dzisiaj rano byliśmy w Sędziszowie Małopolskim u burmistrza pana Bogusława Kmiecia celem właśnie dopytania, do utwierdzenia się w tym stwierdzeniu, które w opinii publicznej przechodziło, aczkolwiek nie do końca wyraźnie, gdyż mieszkańcy i nie tylko, bo jako Polskie Stowarzyszenie Wolne Podkarpacie także w piątek interweniowaliśmy w tej sprawie, składając pismo i organizując konferencję prasową, a w sprawie muzeum potocznie nazywanego wojennym Muzeum Ukraińskim, a pełna nazwa brzmi Muzeum nie walki, a zwycięstwa z despotyzmem. Drodzy Państwo, to muzeum, na którego czele tej fundacji stoi pan Ukrainiec Michajlo Strelnikow oraz pani Iwona Pamuła, którzy wspólnie chcą, aby takie muzeum w Sędziszowie powstało. To muzeum ze sobą pociągnęłoby na tereny Podkarpacia, na tereny naszego Sędziszowa, przyciągnęłoby sprzęt wojenny rosyjski, sprzęt, o który pytaliśmy w piątek, pytaliśmy także dzisiaj, czy ktokolwiek będzie sprawdzał jego bezpieczeństwo, bo wiemy, jak sprawa rozwinęła się w związku z granatnikiem przywiezionym z Ukrainy, chociażby do Polski przez pana komisarza głównego policji. I pytaliśmy o to, czy nie wypadałoby zapytać mieszkańców o opinię w tej sprawie. Mieszkańców przede wszystkim martwiących się o swoje bezpieczeństwo, gdyż takie miejsce nie przyprawia nikogo w dobie trwającego konfliktu za naszą wschodnią granicą o jakiekolwiek poczucie czegokolwiek pozytywnego. Pytaliśmy także o to, czy nie ma innych dobrych pomysłów na finansowanie pomocy, czy to Polakom, czy Ukraińcom na Ukrainie w związku z różnymi zbiórkami dotyczącymi właśnie tejże fundacji. Oraz przede wszystkim pytanie podstawowe, czy właśnie takie miejsce w ogóle na terenie Polski powinno powstać, w szczególności gdy temat rzezi wołyńskiej, w tym roku okrągła rocznica, wciąż nie został uregulowany zarówno przez władze polskie, które ciągle wycierają sobie gębę jakimiś obiecankami zza wschodu, do których widzimy nie dochodzi do żadnych sensownych konkluzji, a przede wszystkim raz jeszcze słuchanie głosu mieszkańców. My wierzymy, że stanowisko pana burmistrza będzie takie, jak nam zostało przedstawione, czyli jest także przeciwny temu muzeum, ale jednocześnie oczekujemy i jako stowarzyszenie, i jako biuro poselskie posła Grzegorza Brauna oficjalnego na piśmie przedstawienia tego właśnie stanowiska. Bardzo proszę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jak Państwo widzicie, słyszycie, Konfederacja przejawia
troskę i niepokój o bezpieczeństwo Polaków na Podkarpaciu w wymiarze zdrowotnym, także tożsamościowym, no i to bezpieczeństwo, które wchodzi w zakres bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa narodowego. Ja myślę, że to jest ten moment, w którym podziękujemy panom radnym, żeby ich nie zatrzymywać w ich pracy. Bardzo dziękuję, bo trwa sesja Sejmiku Wojewódzkiego, a my pociągnijmy temat lecznictwa na Podkarpaciu. Pani Małgorzata Zych, Jacek Ćwienka, bardzo proszę, powiedzmy w większych szczegółach o tym, co się dzieje ze szpitalami podkarpackimi. Witam Państwa serdecznie, Małgorzata Wzych, Konfederacja. Drodzy Państwo, marszałek województwa sam przyznaje się do tego, że szpital wojewódzki w Tarnobrzegu przez ostatnie lata, przez ogromne zaniedbania, został sprowadzony do rangi szpitala powiatowego. I ja może to zacytuję z informacji, która jest zamieszczona na stronach Sejmiku Województwa Podkarpackiego, która dotyczy sytuacji w wojewódzkim szpitalu imienia Zofii Zamojskiej w Tarnobrzegu. Cytuję. Zaniechanie działań restrukturyzacyjnych i rozwojowych przez szereg lat, co sprowadziło szpital wojewódzki do rangi szpitala powiatowego. Tak więc, drodzy Państwo, ten szpital już w tej chwili, jeśli weźmiemy pod uwagę zakres i jakość świadczonych usług, jest szpitalem w randze szpitala powiatowego. Jak sam marszałek województwa podaje tutaj właśnie w tym dokumencie, szpital przede wszystkim ma najgorszą sytuację spośród wszystkich szpitali wojewódzkich na terenie Podkarpacia. Drodzy Państwo, to jest ogromna afera, która wynika przede wszystkim z tego, na ile ja mam rozeznanie w tej sytuacji, wynika przede wszystkim z tego, że szpital nie ma odpowiedniego nadzoru. Nie są wyciągane konsekwencje od dyrekcji zarządzającej szpitala, która stanowi przeważnie aktyw partyjny, obecnie rządzących Polską. Niestety, ale tak to wygląda. Nikt nie wyciąga odpowiedzialności ze strony Rady Społecznej Szpitala, w skład której wchodzą między innymi radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego pochodzący z Tarnobrzega, tacy jak chociażby pan Jan Dziubiński. Nikt nie wyciąga odpowiedzialności od pani szefowej Rady Społecznej Szpitala, od pani Marioli Zajdel-Ostrowskiej. Drodzy Państwo, tak nie może być i my jako Konfederacja przede wszystkim upominamy się o przywrócenie oddziału wewnętrznego w tym szpitalu, ponieważ już od ponad półtora roku ten oddział jest zamknięty. Zamknięty oddział wewnętrzny oznacza przede wszystkim ograniczenie dostępności do usług, podstawowych usług opieki zdrowotnej dla mieszkańców Tarnobrzega, dla mieszkańców całego północnego Podkarpacia. Drodzy Państwo, marszałek już trzykrotnie nie dotrzymał terminu otwarcia przywrócenia tego oddziału. Mieszkańcy Tarnobrzega są zbulwersowani tą sytuacją i przede wszystkim, natomiast pracownicy szpitala boją się o utratę pracy. Ponieważ jak wiecie, szpital tarnobrzeski jest szpitalem, jest największym pracodawcą w Tarnobrzegu, zatrudnia około 1000 osób. Tak więc ta napięta sytuacja, która polega na tym, że szpital już w tej chwili utracił płynność finansową, a jak wiemy dłuższy okres utraty płynności finansowej będzie skutkował jego niewypłacalnością, może spowodować w ogóle całkowity upadek tego szpitala i tak jak powiedział tutaj pan radny Jacek Kotula, może spowodować również jego prywatyzację, czego nie chcą ani pracownicy, ani mieszkańcy Tarnobrzega, ponieważ jak wiemy, to się sprowadzi do tego, że ta dostępność do usług opieki medycznej będzie jeszcze bardziej ograniczona, drodzy Państwo. Sytuacja finansowa w tym szpitalu, tak jak mówię, jest bardzo, bardzo, bardzo zła. Atmosfera, zarządzanie w tym szpitalu jest bardzo złe. Niestety nikt nie wyciąga z tego konsekwencji, dlatego też my domagamy się przede wszystkim wyciągnięcia konsekwencji od tych osób, od osób zarządzających tym szpitalem. Czy się doczekamy, zobaczymy. Dzisiaj udało mi się wprowadzić jako osobny punkt obrad dyskusję właśnie nad sytuacją w tym wojewódzkim szpitalu. Dzięki współpracy oczywiście z radnymi, z panem Jackiem Kotulą oraz z innymi radnymi Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Drodzy Państwo, walczymy o to, co jest dla mieszkańców najważniejsze. O dostępność do usług opieki medycznej. O życie i zdrowie mieszkańców północnego Podkarpacia, ale również i ościennego województwa. Bo to był taki szpital, który spełniał również taką rolę, że pacjentów miał również z województwa świętokrzyskiego. To jest to, co jest dla nas najważniejsze. Dostępność do usług opieki medycznej, które gwarantuje przecież obywatelom bez względu na miejsce zamieszkania przecież konstytucja. Drodzy Państwo, dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję. Jacek Ćwienka, szerszy mianownik, ponieważ sprawa aferalna w Tarnobrzegu jest aferalna systemowo.
Szanowni Państwo, wspólną klamrą tej sytuacji w służbie zdrowia na Podkarpaciu, tej tragicznej sytuacji, jest szpital wojewódzki numer 1 w Rzeszowie. Teraz już przemianowany na szpital uniwersytecki, ale od właśnie tego szpitala wszystkie problemy się zaczęły. Szpitala i w Tarnobrzegu później, i w Przemyślu. Dzięki posłowi Grzegorzowi Braunowi udało się wyciągnąć niektóre fakty, wyciągnąć niektóre dokumenty i przyjrzeć się sprawom prowadzenia przez zarząd województwa lecznictwa w tych placówkach na Podkarpaciu. Okazuje się, że to są po prostu sytuacje aferalne. To są sytuacje prowadzone przez zorganizowaną grupę przestępczą pod dowództwem Władysława Ortyla i Stanisława Kruczka. I mamy na to dowody. Zresztą sprawa jest też w rzeszowskiej prokuraturze. Szanowni Państwo, wystarczyło sprawdzić tylko za pomocą interwencji poselskiej, pismem posła, czy rzeczywiście tylko jedna firma mogła dysponować takim narzędziem, które nazywa się robot Da Vinci do wykonywania operacji. Okazało się, że firma, która sprzedała tego robota naszemu szpitalowi, potwierdziła, że nie tylko ona dysponuje takimi urządzeniami, natomiast zarząd województwa zarzekał się, że nie mogło być przetargu w tej sprawie, ponieważ tylko jedna firma występowała z taką ofertą. Więc tutaj złapaliśmy zarząd na ewidentnym kłamstwie, mataczeniu i po prostu przekroczeniu uprawnień, niedopełnieniu obowiązków. Poza tym prokuratura rzeszowska, która sprawę prowadzi na wniosek jednego z radnych, pana radnego Ślęzaka, w tej sprawie właśnie, zresztą pan radny Andrzej Ślęzak, wcześniej będąc przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Sejmiku Podkarpackiego, wyciągnął na wierzch wszystkie właśnie sytuacje związane z tymi nieprawidłowościami w szpitalu. Opublikował w dodatku raport, znany pod takim tytułem Raport Ślęzaka, który funkcjonuje w obiegu chociażby w internecie. Polecamy uwadze, tak, oczywiście, przekierowujemy. A radny Jacek Kotula, który zajmował się tą sprawą od dłuższego czasu, został właściwie pozbawiony możliwości głosu przez różne zabiegi. Podejrzewamy, że też rządzących tutaj nam na Podkarpaciu panów Ortyla i Kruczka i dostał orzeczenie sądu o zakazie wypowiadania się na temat szpitala. Więc szpital KSW nr 1 w Rzeszowie łączy te wszystkie problemy, te afery, które już tak nabrzmiewają, no, że po prostu nie są w stanie członkowie zarządu dalej tego ukrywać. My o to miasto mówimy od dłuższego czasu, zajmujemy się tym właściwie od ponad 2 lat. I mamy nadzieję, że dzisiaj ten głos jeszcze bardziej wybrzmi, zostanie usłyszany. Uzbierała się spora dokumentacja, pism, które z biura poselskiego zostały wysyłane, korespondencja zarówno z zarządem województwa, ze szpitalami, z prokuraturą w Rzeszowie, nawet z Ministerstwem Sprawiedliwości. No i oczekujemy, że w końcu zacznie się coś dziać w tej sprawie, bo w tej chwili zarząd województwa, zorganizowana grupa przestępcza pod dowództwem Władysława Ortyla i Stanisława Kruczka dalej robi swoje, degradując lecznictwo na Podkarpaciu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, albo kontynuacja, albo konfederacja. Tylko konfederacja upomina się konsekwentnie o bezpieczeństwo zdrowotne, żywnościowe, bezpieczeństwo narodowe w regionie i w całym państwie. Tylko Konfederacja nie staje w równym szeregu z tymi wszystkimi, którzy sięgają po waszą wolność, godność, ale także majętność Polaków. Konfederacja upomina się o prawo do wolnego, normalnego, godnego życia na Podkarpaciu. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Państwo nie żałujecie, że ta konferencja się nieco dzisiaj przedłużyła. Kłaniamy się Państwu w szerokim konfederackim składzie.
do zobaczenia, do usłyszenia, jeszcze, chyba że są tak, jakieś pytania. Tak, Justyna Żuczek, redakcja Rzeszów 24. Już wiemy, jaka jest sytuacja, którą Państwo przedstawiliście odnośnie szpitalnictwa. To w takim razie, co Konfederacja proponuje? Jakie jest lekarstwo? Oczywiście myślę tutaj o systemowym jakimś rozwiązaniu. Co macie w programie, jeśli chodzi o ratowanie polskiej służby zdrowia? Czy tutaj wchodziłaby w grę właśnie prywatyzacja? Chociaż Pani tutaj mówiła, że pacjenci nie chcą prywatyzacji. Jakby to miało wyglądać w Waszym przede wykonaniu? Wszystkim nie szkodzić. Przede wszystkim wyjaśnić te sytuacje, które stały się przedmiotem zawiadomień do prokuratury, które są tematem korespondencji ujawniającej jawne sprzeczności i niedorzeczności w wypowiedziach przedstawicieli zarządu województwa. Od tego trzeba zacząć. Konfederacja, bardzo żałujemy, nie ma magicznej pałeczki, którą można by przywrócić Polakom zdrowie, bezpieczeństwo. Nikt nie wróci życia i zdrowia tym, którzy je stracili w ostatnich latach na skutek blokady systemu szpitalnictwa, ale trzeba zacząć od remanentu, trzeba zacząć od zinwentaryzowania sytuacji, co skutecznie utrudniają urzędnicy. Potrzebna jest tu na Podkarpaciu speckomisja. Radni mogą to zrobić. No cóż, potrzebni są radni Konfederacji, żeby wyjść z taką inicjatywą i żeby były głosy popierające taki wniosek. Jesteśmy ostrożni ze składaniem obietnic, nie licytujemy się na prezenty dla naszych współobywateli, rodaków. My obiecujemy, że nie będziemy ich krzywdzić. My obiecujemy, że nie będziemy sięgać głębiej do ich kieszeni. Obiecujemy, że nie będziemy destrukcyjni i dezorganizujący dla naszego życia. I myślę, że to jest poważna gwarancja. Szanowni Państwo, ci, którzy dzisiaj rządzą, obiecują Polakom, to cały jest festiwal i on się dopiero zaczyna i dopiero się rozkręci jeszcze tego lata, tej jesieni, festiwal obietnic wyborczych, więc obiecują kolejne naste emerytury, a przecież, jeśli jesteśmy przy tematyce bezpieczeństwa zdrowotnego, uwaga, w ciągu ostatnich 2 lat średnia życia Polaka statystycznego skróciła się o 2 lata. Czyli cóż po 14, 15, a choćby i 19 emeryturze komuś, kto po prostu będzie krócej żył, albo też należy do tego 250 000 Polaków, którzy nadmiarowo, jak to się mówi bezdusznym językiem statystyków, nadmiarowo pomarli na skutek zamknięcia szpitali, przychodni, na skutek rekomendowania przez władze, niestety także władze województwa, władze miasta Rzeszowa, rekomendowania leczenia się przez zamknięte drzwi, przez klamkę czy przez telefon, prawda? Więc Konfederacja stoi na straży normalności i zdrowego rozsądku w tych sprawach. Obiecujemy powrót do normalności. Nie obiecujemy innych cudów niż tylko cud, który może wynikać z tego, żeby rzeczywiście nie kraść, rzeczywiście nie dokonywać zamachów na zdrowie, życie i bezpieczeństwo Polaków. Dziękuję za pytanie i jeszcze raz dziękuję za uwagę. Pozdrawiamy, kłaniamy się, z Panem Bogiem. tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.